Panie Marszałku, Wysoki Sejmie. Klub Poselski SLD sprzeciwia się projektowi uchwały Sejmu w związku z 70. rocznicą powstania Narodowych Sił Zbrojnych, czczącej ich pamięć i stwierdzającej, iż dobrze zasłużyły się ojczyźnie. Wpisuje się ten projekt niestety w coraz liczniejsze próby sił skrajnej prawicy, takie jak zniesienie pomnika w parku przy ulicy Rozbrat w Warszawie, gloryfikacji tej faszyzującej, ksenofobicznej i antysemickiej formacji. Potwierdza zatem słuszność tezy Charlesa Montesquieu, że gdy zabraknie historii, zastępują ją bajki. NSZ realizowały strategię dwóch wrogów, prowadząc walkę zbrojną nie tylko z hitlerowskim okupantem, lecz również z lewicowym odłamem polskiego ruchu oporu, na przykład z Gwardią Ludową i Armią Ludową. Od początku 1944 roku traktowały, w przeciwieństwie do Armii Krajowej i struktur Polski Podziemnej, które instytucji zresztą nie uznawały, za głównego przeciwnika nie faszystowskie Niemcy, lecz ZSRR. Dążyły do utworzenia tzw. katolickiego państwa polskiego, a zgodnie z tradycją endecką istotnym elementem ich programu był antysemityzm. Wystarczy przytoczyć dwa cytaty z prasy związanej z NSZ. Cytuję. Komuniści są zwierzyną, w stosunku do której nie obowiązują żadne terminy ochronne. Wolno do nich strzelać kulą i kaczym śrutem, łowić potrzaski i na pętle. To szańca. Oraz musimy pamiętać, że niebezpieczeństwo Żydów wciąż nam zagraża. To z placówki. Co więcej, formacja NSZ uciekała się do zbrodni, dokonując likwidacji m.in. oddziałów Gwardii Ludowej, choćby na Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie, potępionych przez polskie państwo podziemne, a także do eksterminacji ludności szeregu wsi, na przykład Wierzchowice, gdzie zamordowano 200 osób. Dochodziło wreszcie do kolaboracji z gestapo i niemieckimi strukturami wojskowymi, co jednoznacznie oceniało ogniwa AK. Brytyjski historyk profesor Norman Davies stwierdza jednoznacznie, cytuję, narodowe siły zbrojne były na wpół faszystowskie. Zaś dr Marek Edelman, przywódca powstania w getcie warszawskim, pisał, NSZ to był hitleryzm w czystej postaci. Dzisiaj niektórzy historycy mówią, że miał dwie twarze, że oni nie tylko zabijali Żydów, ale też walczyli o niepodległość. Ale za taki kraj, jaki wywalczyłyby NSZ, za taką Polskę, to ja dziękuję. Konkludując, przywołam myśl Alberta Camus. W cyrku historii nie brakowało nigdy ani lwów, ani męczenników. To prawda, ale absolutnie nie do przyjęcia jest taka sytuacja, gdy usiłuje się świadomie mylić te role. Dziękuję bardzo.